Witam serdecznie, kłania się Roman Wielkopolski. Szanowni Państwo, na początku chciałbym odpowiedzieć na bardzo ważne pytania, które zadajecie mi w mailach i w komentarzach pod filmami. Czy działalność ZMDK to działania na poważnie? Otóż z tego miejsca, wszemi wobec, chciałbym zadeklarować, że wszelka działalność związana z założeniem partii Z Miłości do Koryta to działania jak najbardziej poważne. W najbliższych dniach przedstawię Wam dokumentację stosowną, która będzie świadczyć o powadze tych wszystkich działań. Druga kwestia to kwestia mojej obecności 13 października w Warszawie. Potwierdzam, 13 października będę tam razem z rolnikami w Warszawie i z tego miejsca apeluję do wszystkich oddziałów ZMDK w Polsce, które są pozakładane w każdym województwie. Apeluję o mobilizację i o to, żebyście przyjechali do Warszawy. I za mną tutaj widzicie taki amatorski baner ZMDK. Chciałbym, żebyście utworzyli takie banery, przywieźli je do Warszawy, żebyśmy razem w jednych szeregach stanęli nad nami głowa, nad naszymi głowami, żeby te banery zawidniały, żeby oni zobaczyli, że to jest siła, która już niebawem będzie miała dużo do powiedzenia tam w Polsce. My dziś, jadąc na strajk czy 13 do Warszawy, nie jedziemy walczyć o jakąś obecną sytuację dzień wcześniej, czy dzień później, czy na tydzień do przodu. My jedziemy walczyć, Szanowni Państwo, tam, jako rolnicy, o przyszłe pokolenia, o nasze dzieci i o przyszłe gospodarstwa, które były budowane z dziada, pradziada, a za chwileczkę te działania, które teraz są prowadzone w Polsce, doprowadzą do tego, że na naszych oczach te gospodarstwa piękne będą równane z ziemią przez niemieckie buldożery, bo do tego dojdzie. Ja byłem świadkiem, jak posłowie przyjeżdżali na najmniejsze miejscowości w Polsce przed wyborami i mówili, że polska wieś będzie płynąć mlekiem i miodem. A kilka dni do tyłu widzieliśmy, do czego doprowadziły wasze działania. Do tego, że Polska płynęła gnojówką. Przyjeżdżaliście do nas, drodzy posłowie, tak, do tych małych miejscowości, jak sępy żebraliście o nasze głosy. 13 października jedziemy się skonfrontować z wami. Ja mam nadzieję, że będziecie mieli troszeczkę cywilnej odwagi wyjść do nas, chłopów, i spojrzeć nam prosto w oczy. My was rozliczymy. Nie za tydzień, może nie za miesiąc, ale będziecie wszyscy do jednego wora rozliczeni przez nas, przez chłopów. Bo chłop to jest siła. Dziękuję z tego miejsca wszystkim moim słuchaczom. Pragnę, abyście udostępnili to wideo. Widzimy się 13 października w Warszawie. Spotkaliśmy się z kłamstwem, z obłudą i ze zdradą polskiej wsi, a za tym ze zdradą całego narodu. Ale my nie rzucimy ziemi, skąd nasz ród. Pozdrawiam z wielkim poważaniem. Roman Wielkopolski.